Tu będzie głośno, ale w takim anturażu rozmawiać można, bo coś się kończy dzisiaj. Rafał, jak się grało ostatni mecz w zawodowej karierze? Bardzo fajnie, bo wygrany. To najważniejsze. Coś się zakończyło, coś się rozpoczyna i nie była to łatwa decyzja, ale ona musiała prędzej czy później paść. Wiele rzeczy się na to złożyło. Ja się cieszę, że miałem okazję z taką drużyną, z takimi ludźmi brać w tym udział wszystkim i w takich okolicznościach kończyć tą karierę. Czas zacząć coś nowego, po prostu. No, ale nie ukrywam, że nie są to łatwe chwile, bo całe życie człowiek poświęcił i mimo wszystko podporządkował się piłce. Oczy się szklą, głos się łamie, a jak się wchodzi do szpaleru, to przelatuje całe piłkarskie życie. Jak to wygląda? Nie myślałem o tym. Byłem zaskoczony. Dziękuję chłopakom i tak jak mówisz, no łzy same się cisną na oczy, no ale to jest chyba normalne. Miesiąc temu w naszym programie dawałeś do zrozumienia, że coś się może wydarzyć w tym temacie. Ty kończysz swoją przygodę z Lechią Zielona Góra, zostajesz w niej w innej roli. Jak to wygląda? Czy to na dziś można w ogóle powiedzieć i zapytać? Nie chcę o tym na razie gadać. W niedalekiej przyszłości na pewno wszyscy się dowiecie, jakie mam plany dalej. Na ten moment pozwólcie, że będę się cieszył tym dniem, tą chwilą, bo jest ona dla mnie ważna. Transparent piękny. Kto zrobił? Żona ze szwagrem, z siostrą, z sąsiadami. Ci najbliżsi, to najważniejsze. Poświętujesz coś dzisiaj? Bo ty wiadomo, jak się prowadzisz, jak sportowiec klasy premium, ale to jest taki moment, gdzie można trochę poświętować? No na pewno. Zależy, co masz na myśli mówiąc świętowanie, ale zdecydowanie tak, no bo raz, że wygrana, dwa, że coś się kończy i chyba mam prawo do tego. Co po pierwszej bramce pomyślałeś? Kurczę, znowu to samo? Nie. Ja byłem od pierwszej sekundy, od pierwszego gwizdka sędziego byłem pewien, że to jest nasze spotkanie dzisiaj. Powiedzieliśmy sobie w szatni jasno, że trzeba tą rundę jednak mimo wszystko z paroma wpadkami zwieńczyć porządnie i byłem pewien, że to będzie nasze spotkanie dzisiaj. Tutaj ten gość po twojej prawej stronie skończył karierę. Jak ważna to postać odchodzi z Lechii? No, nie jestem w stanie tak tutaj na gorąco tego opisać, jak ważna, ale no przykro mi niesamowicie, bo tyle, ile ten facet mi pomógł, to jest myślę, że no niesamowite i jest to duża strata jak i dla całego klubu, jak i dla mnie personalnie, bo naprawdę, co by się nie działo, mogłem podejść po poradę. Rafonet sam podchodził mi, podpowiadał, także niesamowita osoba, bardzo mi przykro, ale życzę mu powodzenia. Dobry mecz w naszym wykonaniu, szkoda tylko tej straconej bramki, ale fajnie zakończyliśmy, może nie rundę, bo rundę zaczęliśmy, ale tą jesienną przygodę i mam nadzieję, że przyszłą zaczniemy równie dobrze. Pomyślałeś sobie po pierwszym straconym golu, znowu to samo, znowu będzie trzeba gonić? Znaczy pomyślałem bardziej to, że znowu kolejny raz gdzieś to jest z naszego błędu, tak? To na pewno troszkę nie jest fajne, ale wróciliśmy w lepszym stylu niż z Kluczborkiem i to na pewno cieszy. Półrocze, bo to już jest pierwszy mecz rundy wiosennej, więc nie runda jesienna, a półrocze w Lechii spędzone. Jak oceniasz ty jako Mateusz Lisowski? No ja bardzo dobrze, jestem bardzo zadowolony. Gdzieś te liczby są na dobrym poziomie, mi się wydaje. Też myślę, że kibice cieszą się z mojej gry. Ja się cieszę, że tutaj jestem, że zaufano mi. I super. Pozwoli pan, że od bohatera dnia zaczniemy, od Rafała Figiela. Jak ważna to postać żegna się z Lechią jako zawodnik? Bardzo ważna na boisku, bardzo ważna w szatni i pod kątem mentalnym dla chłopaków i bardzo ważna w sztabie, bo wykonywał dużo dobrej pracy, ale my już trochę szybciej o tym wiedzieliśmy, tak? Więc też podjęliśmy pewne kroki, żeby się zabezpieczyć i po prostu tą lukę jakby wypełnić, tak? To nie będzie proste, ale zrobimy wszystko, żeby zespół na tym nie stracił, a jeszcze poszedł krok do przodu. Bo Rafał kończy karierę, ale czy będzie panu pomagał w sztabie, to pan coś tu wie na ten temat? Zostawmy to, proszę, dowiedzą się państwo w swoim czasie. Dobra, to dzisiejszy mecz w takim razie, trenerze, jakie no, w panu są emocje, bo wygraliście, choć zaczęło się tak pół żartem, pół serio, jak zwykle. No, można tak powiedzieć, nie chciałbym już tego mówić, tak? Bo gdzieś prosty błąd, no, ale piłka nożna z drugiej strony to gra błędów i
i tym razem chyba po dośrodkowaniu z rzutu wolnego, tak, czy z rożnego, z kontynuacji, gdzieś nie wybiliśmy tej piłki. No okej, ale ważne jest to, co zrobiliśmy później, już w pierwszej połowie, bo czuliśmy, że jesteśmy lepszym zespołem, lepiej przygotowanym i taktycznie, i fizycznie, więc trzy punkty cieszą. Na pewno jest sporo pracy, ale to, co sobie powiedzieliśmy, zaczęliśmy nową rundę i chcemy, żeby ta runda była dla nas lepsza i wierzymy, że jesteśmy w stanie to zrobić, bo te mecze dotychczasowe, moim zdaniem, powinny przynieść nam więcej punktów i wierzę, że tak będzie w tej rundzie. Jak pan tutaj po tym pół roku w Zielonej Górze, no bo skończyła się i runda jesienna, zaczęła się wiosna, de facto skończyło się pół roku kalendarzowego, jak panu tutaj? I dobrze, tak? To nie do mnie pytanie. Pytanie do zarządu, czy są zadowoleni z pracy tej, którą wykonujemy. Pytanie do chłopaków i myślę, że to oni najlepiej ocenią. Ja się cieszę, że tu jestem. Widzę postęp w tej drużynie. Widzę ludzi, którzy chcą robić postęp. To, co podkreślałem, to jest młody skład, który chce iść do przodu, który ma marzenia, ma swoje cele, więc to jest ważne dla trenera bardzo, bo rozmawiając z innymi trenerami, wiem, że różnie jest w różnych drużynach, gdzie po prostu mają zawodników, którym jest dobrze tam, gdzie są i nie chcą tego postępu robić, a ten trening wygląda wtedy zupełnie inaczej, więc tu duży szacun, podchodzimy na pewno na tyle, ile możemy profesjonalnie do każdego treningu, do organizacji i staramy się to układać w jak najbardziej profesjonalny sposób, żeby móc zrobić koniec końców krok do przodu. To pańskie zetknięcie trenerskie z piłką seniorską, z trzecią ligą, jak te oczekiwania, rzeczywistość pokrywa się? Na głębsze takie analizę przyjdzie teraz czas, tak? Na jakieś raporty i spojrzenie trochę wstecz, bo teraz żyliśmy od meczu do meczu. Co mogę powiedzieć? Początek na pewno był taki, gdzie zobaczyłem, że sporo drużyn, mając dwóch, trzech doświadczonych zawodników, potrafi wychodzić, to są takie taktyczne rzeczy, spod pressingu w pierwsze tempo, tak? I gdzieś ten sposób grania trzeba było ulepszać i być gotowym na to, że zabierać będziemy piłkę w drugim, trzecim tempie. To taka jedna z rzeczy taktycznych. Jeżeli chodzi o zarządzanie szatnią, to też na początku mówiłem, że pewnie tak będzie i tak jest. To są trochę inne rozmowy, to jest trochę inny mental. Tam w młodszych kategoriach, w U17, gdzie pracowałem, to są chłopcy ok, też bardzo chętni do tego, żeby robić krok do przodu, ale z nimi się rozmawia o czymś innym. Tu się pojawiają rodziny, dziewczyny, związki i inne rzeczy, ale tak szczerze, to jest piłka nożna i ta praca na boisku nie różni się aż tak bardzo od tego, co robiłem wcześniej i jestem szczęśliwy, że tu jestem, to muszę podkreślić.